Siemano. Piotrek Strusy, Anderson Silva czy Chris Wilben? Nie no, Silva niestety. No. A jakiś SAP, KO, decyzja? Myślę, że druga runda przez KO. Bardzo dobrze, Master Shotem jedziemy dalej. Druga runda przez KO, Anderson Silva. Stasiek? Anderson Silva czy Chris Wilben? Dick Knows. Nie oglądasz? Pewnie nie, pewnie będę w pracy. Ale jakieś typowanie? Silva. A, poszła. Wojtek Orłowski? No, Wojtek Orłowski. Anderson Silva, Chris Wilben? Oczywiście, że Anderson Silva. A jak? Przez knockout. Bardzo dobrze. Andrzej? Anderson Silva czy Chris Wilben? Weekendowy UFC. Silva. Kurwa, nikt nie wierzy w Wilbena. Jedziemy dalej. Juchas? Co? Chris Wilben czy Anderson Silva? Weekendowy UFC. Ja to nie wiem. Powiedz Silva. Idziemy dalej. Tu. Janek. Tak. Weekendowy UFC, Anderson Silva czy Chris Wilben? Chciałbym, żeby się coś zmieniło, ale pewnie się nie zmieni Anderson Silva. Pięknie, głowa. Anderson Silva, Chris Wilben. O, fajnie jesteście. Fajnie. Dobra, to ja stawiam na Chrisa Wilbena przez submission w drugiej rundzie. Dziękujemy. Życzymy mu tego. Ale prawdopodobnie w to nie wyjdzie. Daniel! Ty jesteś zawodnikiem UFC, to na pewno masz większą wiedzę niż wszyscy tutaj. Aha, dobra, dzięki. Słuchaj, a na 165 Omielanczyk czy Głemino? Głemino. Jesteśmy po czwartkowych sparingach na Stula Team tradycyjnie. Chłopaki przeorali mnie jak świnie. Dostałem haja od Juchasa, po którym lekko zgasłem. Dodatkowo te ogry dociążyły mnie w parterze, że mój kręgosłup po raz kolejny powiedział dość. Nie będę typował całego fight cardu, bo średnio u mnie teraz z myśleniem, a więc skoncentrujemy się na walce wieczoru. Anderson Silva, Chris Wilben. I krótko, jeżeli chcecie wygrać pieniądze, to pewno postawicie Andersona Silva, ale jeżeli chcecie wygrać więcej, to można postawić na betsafe.com. A oczywiście na Chrisa Wilbena i wcale nie powiedziane, że tu właśnie Chris Wilben tego pojedynku nie wygra. Ja mam wrażenie, że coś się w kategorii średniej ruszy. Tu wszyscy są za Andersonem Silvą. Nie, ja jestem za... Jak mówisz? Chris Wilben. Ciężki sparing był za Chrisem Wilbenem. Ja wiem, że ciężki, nic mi nie mówi o ciężkich sparingach. Tym, że chodzi o to, że chciałbym, żeby się coś zmieniło w tej kategorii. Jakaś świeżość. No ale wiadomo, że pewnie nie da rady, no jak każdy inny. Ale przekazuję mu swoją energię. Dobra, Janek, a jak ty zjedziesz do 8-4? Nie da rady. Nie da rady do 8-4 zjechać? Nie. Kiedyś robiłem na 9-1 do Muay Thai i to było maks, co potrafi zejść. No dobrze, to może Staszek zejdzie do tego. Staszek już może być problem. Ja mogę wjechać na 8-4. No dobra, Juchas wyzwał właśnie Andersona Silva, także... albo Chrisa Whitemana, zobaczymy, co tam się wydarzy. Dobra, typujcie. Ładne nazwisko. Whiteman? No. No to ja jestem za Whiteman. Przez Wejdę. Jak Whiteman. Okej, niech będzie. Dobra, typujcie na BetSafe.com tradycyjnie. Ja stawiam na Chrisa Whitemana, chociaż jestem wielkim fanem talentu Brazylijczyka. Resztę walki to już zostawiam absolutnie wam. Powodzenia w takim razie i będziemy się śmiać prawdopodobnie w niedzielę tuż po gali. Do następnego. To us, there are no stupid bets. BetSafe.com.